Siemandero. Dzisiaj wam pokażę, jak kurwa odpierdolić schabowy. To będzie bardzo krótki filmik, bo nie mam czasu ani statywu. A więc tak, tu jest jakiś klocek schabowy. Ja już go ponacinałem sobie, znaczy porobiłem tak tylko. Gdzie to kurwa jeszcze z fajką tu? Naciąłem tak i tak nożem, nie? W sensie tak i tak. Tutaj wpierdolę czosnek do tych dziur wszystkich. Tu go mam, jeszcze go delikatnie przekroję, żeby nie był taki duży. Cebula pójdzie w płateczki. Ziemniaczek pójdzie w płateczki. To jest pomarańcza. Pomarańcza pójdzie w płateczki. Tego nie wyrzucam, to dam później. No, zobaczycie do tego kondona foliowego, bo ogólnie żarło będzie do piekarnika. Tu jakaś resztka papryki, co była w lodówce. A to jest. Kurde, no kobita zrobiła ten. Jak się to nazywa, do chuja. No, zaprawę murarską do schabowego. W sumie nie wiem, czy do schaba, ale no zrobiła. Wpierdolę to, pomaluję kurwa tą zaprawą. No i tyle. Później zobaczycie resztę. Dobra. Czosnek wpierdoliłem normalnie tu do środka. Pokrojony nie mocno, tylko tak gdzieś o połowę. Za chwilę lecę dalej. Dobra, więc tak. Pierdoliłem tego farszu tutaj trochę. Aha, bo nie powiedziałem. Obróciłem to na drugą stronę. Od spodu dawałem czosnek, tak? Tutaj dosłownie pokroiłem kurwa na te. No, w takie plastry, jak widać. Oczywiście nie do końca, nie? Powpierdalałem do każdej kurde działeczki tutaj tego farszu trochę. Za chwilę w dupie tutaj cebulkę i ziemniaki też w talarki pokrojone. Dorzucę jeszcze tą pomarańczę też w talarki, tylko nie ma miejsca, żeby to teraz zrobić. To za chwilę. No i później lecimy dalej. No i dobra, za chwilę, znaczy ten. Teraz wam pokazuję, o co chodzi, znaczy co tu jeszcze zrobiłem. Najpierw najebałem soli, później pieprzu, bo moim zdaniem tak jest najlepiej. Chodzi o warstwę, o to, jak się mięso zachowuje z solą i tak dalej, nieważne. Powpierdalałem to do środka, to o czym mówiłem wcześniej. Dałem pieprzu i dałem ostrej papryki. Ostrej dlatego, że ostre ze słodkim, czyli z pomarańczą się ten, no całkiem fajnie kurde gryzie ze sobą, robi dobre smaki. Za chwilę to jeszcze opierdolę resztką tego farszu i wrzucę do rękawa plastikowego. Jeszcze taka mała ciekawostka, mały myk, myślę, że dość przydatny. Jak to wpierdolić do rękawa? Otóż obróciłem sobie go, mam go na dłoni. Łapię to. No i teraz muszę się rozłączyć, bo nie mam jak nagrywać i tego wrzucić. W każdym razie tak, jakbyście, nie wiem, kołdrę ubierali. Dobra, panie i panewki, tak to mniej więcej wygląda po zapakowaniu. No, jak zawsze wpierdoliłem na bezcza. No, może nie najciekawiej to wygląda, ale tu chodzi o smak. I teraz tak. Ogólnie tutaj jest zamknięte, nie? Tu dupsko też jest zamknięte, no bo to jest rękaw. No i pyknę mu tu, kurde, mam dziureczkę jedną z przodu, jedną z tyłu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Wpierdalam do piekarnika 200 stopni. Jeśli chodzi o czas, to później wam powiem, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz to robię, także nie mam pojęcia. Zawsze wymyślam jakieś wynalazki, zresztą jak zauważyliście. Dobra, tak to wygląda po wrzuceniu do piekarnika.
Dopiero co to wrzuciłem, tam na spód dałem ten papier, bo chuj wie ile ta folia wytrzyma. Włączony termoobieg i 200 stopni. No zobaczymy, okaże się na jaki czas, później wam powiem.